I witamy! Siemandero, Rapkan Ciapa. Witam was. Marcowa. Ja znowu wróciłem. Byłem trochę chory, ale już jestem. Przyszedłem tutaj do was z Kropką. Jest tu Kropa, chciałem Kropa, przywitaj się. Dzisiaj program rapowy, znowu. No. Jak zwykle, nie będzie b-boy, nie będzie graficiarzy, ale myślę, że jeszcze kiedyś trafią to pewno do nas i b-boy, i graficiarze. Poza tym jest tutaj widoczny chyba akcent. Tak, ale zaraz troszeczkę to przysłonimy, gdyż otrzymaliśmy wspaniały prezent z Krakowa, właściwie z Nowego Jorku, bo to jest reprodukcja zdjęcia Piotra Sikory, który w Stanach robi dużo fajnych rapowych zdjęć. Tu proszę, Lada Krisik, to jest z planu filmu bodajże Fast and Furious, czyli Szybcy i Wściekli. No i taką właśnie otrzymaliśmy reprodukcję od Zooteki, która robiła wystawę. Bardzo dziękujemy Zootece. W kilku miastach, choć to może czekaj, gdzieś tam umieścimy od razu. Dobra, jest to i Zooteka naprawdę dobrze robi, że przybliża nam takie postacie właśnie jak Sikora, bo to jest Polak, który ładnie sławi właśnie imię Polski za oceanem i w Europie. I trzeba pójść na jego wystawę. Ale dzisiaj też tak bardziej lokalnie, bo będziemy mieli gości z Warszawy, a konkretnie z Jelonek. To... Daleka Wola, ja zawsze powtarzam, że to jest. Tak. Pewnie część już z was kuma, o kogo chodzi. A kto nie, to na podpowiedź dostanie tutaj od nas teledysk. Tak, pierwszy teledysk z pierwszej płyty. Ty trochę starszy, na początku od nas, dla was. Dla was. Nie będziemy przeciągać, od razu zapraszamy naszych gości. Fenomen, fenomenalny fenomen, Jelonkowski. No. Tak. Co wreszcie. Prawda, nie w pełnym składzie, ale problemy zdrowotne są. Jest ekonom. Witam. Telewizów. W Rakan Ciapie jesteśmy. Siadajcie, siadajcie. Ale jest producent, to bardzo ważna, ostatnio producentów, jak było 1 mieli, tam nie zagościli producenci, a producent to bardzo ważna postać, zawsze mu można zadać kilka pytań. Można. No to może zacznę od tego teledysku nowego, Sam na Sam. No. Słuchaj, no słyszałem, że to właśnie byłeś jakby głównym producentem. Znaczy sprawa wygląda tak, że... Część pomysłów była moja i montaż zrobił Marcin Mironowicz, reżyserem był Adam Opiński, to są koledzy moi ze szkoły, z grupy, z tej szkoły filmowej warszawskiej, nie łódzkiej. I do tego wiesz, do tego sprzęt jakby pożyczony, zdjęcia nam w ogóle zrobił, bo Marcin. Tak wiesz, po prostu nam zrobił zdjęcia. Słuchaj, a dlaczego tak późno zacząłeś ingerować właśnie ten teledysk? Wiesz, jakby jest najwięcej chyba tym teledyskiem, który miałeś do powiedzenia, czy organizowałeś? Tak, znaczy wiesz co, bo opcja była taka, że no bo poprzednie klipy po prostu miały jakiś tam budżet, załóżmy ostatni, wiesz, wytwórnia płaciła pieniądze. I wiesz, i robił nam Darek Szermanowicz, no więc no nie za bardzo tam chciałem się komuś w paradę wpierniczać, nie? Darek wymyślił tam, wiesz, swój scenariusz, był reżyserem, miał swoją jazdę. Że były takie zarzuty kiedyś co do waszych teledysków, że tam z francuskiego hip-hopu jakieś pomysły. Tak, wiesz, tak, 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 tak. No było coś takiego. Tak, no, nienawiść tam mówi, nie, a propos ujęcia. Nienawiść jeszcze i sam ludzie przeciwko ludziom na przykład, nie? W ogóle nie zrzynamy, no co? Nie, no ale to przecież nie był wasz pomysł, nie? A nie wszyscy wiedzą, że dużo pomysłów już zostało wykorzystanych, nie? W teledyskach. No, każdy dokładnie. Zna francuski hip-hop na przykład, nie? No a ten klip, to wiesz, do tego numeru Sam na Sam, to sobie zrobiliśmy taki, no nie wiem, no spokojny, taki relaksowy w sumie, no tam nie ma jakichś tam fajerwerków, efektów i tak dalej. Taki mały patent jest zastosowany, wiesz, w sumie, no stary, no kurwa, zrobiliśmy ten teledysk za 200 zł, no. No to naprawdę jest szokująca sprawa, bo... No ale dużo rzeczy po prostu znajomi wam zrobi, no, za darmo, nie? Bo podstawowe koszty jednak... No tak, tylko że samo się nic nie załatwi, więc trzeba jakby kogoś poprosić, wiesz, przysługa za przysługę. I jakoś tak wspólnymi siłami zrobiliśmy to i wiesz, mamy teledysk w sumie bardzo nisko budżetowy. No bo 200 zł to jest żaden budżet na klip, żaden, no, to wiesz, to na normalnie... Przerzuciliśmy się po prostu po 50 zł i mamy teledysk. No, no wiesz, no, na kanapki na plan 200 zł się wydaje. Od razu mam do ciebie pytanie takie, bo wiesz, to dostałem takiego maila od wielkiej fanki Fenomenu i ona się pytała, czy ty będziesz wydawał jakąś solową płytę, czy ty coś robisz, wiesz? Nie no, jak zauważyłeś pewnie, na ostatniej płycie mało się udzielałem, no może przy tej będzie to lepiej, mam nadzieję. No, no właśnie myślała chyba właśnie, że ty ale odkładasz, no, jakieś teksty, nie, na swoją, nie, solową. Nie, 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 nic takiego się... Podwójny album szykuję. Wiesz, tu nic nie mówię. No. Nie, nie, nic takiego póki co nie planuję. Może gdzieś tam głęboko w głowie siedzi, ale nie docieram do tego miejsca na razie. A na razie to jakby hip-hop nie jest jedyną i najważniejszą rzeczą, do której się i robienie płyty. Może teraz jeszcze jakieś inne rzeczy też, tak, wchodzą w grę?
Szkoła, rodzina? Rodzina, może tak. No a tak to trochę, że tak powiem, zajmowałem się nie tymi rzeczami, co trzeba przez pewien okres czasu. Trochę się zagubiłem, że tak powiem, odnajduję się teraz na szczęście. No może wszystko to pójdzie w jeszcze lepszym kierunku. Wasia, powiedz, co tam w studiu w takim razie? Co tam w studiu Fenomena? Czy dalej masz studio domowe, czy zrobiliście jakieś, wiesz... Znaczy było tak, pierwszy efekt zrobiliśmy u mnie w studiu, efekt, nie? W domowym studiu. Dokładnie, tak. Ale to było strasznie amatorsko zrobione, że tak powiem. I no tam się, średnio się tam czas spędzało, wiesz, warunki nie były zbyt odpowiednie, nie wiedzieliśmy, jak to do końca zrobić i tak dalej. Dlatego druga płyta musiała powstawać gdzie indziej. Teraz jestem już w zasadzie, już kończę, zostało wykończenie tak naprawdę. Studio Effect jest reanimowane, że tak powiem. A co się zmieniło w Studio Effect? Nie, no jest wszystko, co było wywalone i jest po prostu od nowa i wyciszone, i nowe materiały, i ta kanciapa na mikrofon od nowa wyciszana już porządnie, wiesz. Rap kanciapa. Kanciapa, jakie mówię to słowo, nie? No bo to jest, no dokładnie, my tak wtedy też nazywaliśmy nasze studio kanciapą, no bo to jest, wiesz, nieduże w piwnicy i tak dalej, no inaczej innej nazwy na to nie ma. Jakie tam produkcje poza Fenomenem będą powstawać, jacyś ludzie, którzy już wiesz. Znaczy żadnych planów na razie innych nie ma niż Fenomen, wiesz. No, czyli sami chcecie na razie jest swoje studio, w którym się siedzieć i robić to, chcecie, to jest tak? Studio dla nas po prostu, jest nas czterech i musimy mieć odpowiednie warunki, żeby coś sobie dłubać, robić i no i zamierzamy. Tam wiesz, lodóweczka z browarkiem, kanapa skórzana. No. Skórzana kanapa. Skórzana. No. Elegancko już będzie. Może kiedyś, na razie skórzana nie jest, ale jest fajne. Nie no, żartuję, ale ogólnie wiesz. Zadbałem o to, że mam dobrym. A czy Studio Effect dalej znajduje się na Jelonkach? No. Znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, co było pierwsze, tylko po prostu jest po prostu od nowa porządnie. Odrestaurowany. No. Tak. Dokładnie. Generalny remont. Dobrze, to może teraz jakiś następny teledysk, bo jednak wasz zespół to masz czego wybierać, nie? Parę tych teledysków macie. No, parę jest. No w sumie wiesz, no, dosyć długo to robimy. Pamiętam, więc... że pierwszy teledysk to szansa, nie? No. No to ten teledysk to was pytają często, nie, no, wiesz, nie lubicie odpowiadać, nie? Nie, dlaczego? No już wiesz, było minęło, nie? No taki był niefortunny. No, ale pamiętam, że przez pewien czas nie chcieliście grać tego kawałka, a teraz widziałem, że już gracie na koncertach na przykład. Nie, my zawsze nie, gramy. Nie, było tak, że wiesz, nie było tak, że nie chcemy go grać. Gramy zawsze ten teledysk jako teledysk. Czasami jak są krótsze koncerty, wtedy się wybiera po prostu jakieś numery i nie, tak. Nie każdy się gra. Gramy zawsze w sumie. Ale jeżeli gramy standardowy koncert, to zawsze gramy. Wiesz, tak naprawdę to jest numer, który ludzie kojarzą z nami, wiesz, od dawien dawna, no bo... Zawsze na koncercie jeszcze krzyczą, żeby grać ten numer, jest połowa koncertu. Szansa, więc... No, no ale jakoś jednak można powiedzieć, że w pewien sposób zostajecie skrzywdzeni tym teledyskiem. Znaczy wiesz, no to się zrobiło dużo niepotrzebnego zamieszania ogólnie. Ale to prawda, że nie wiedzieliście, jak żeście nagrywali, ale to nie, nagrywali no, tylko swoje zwrotki w piwnicy, z każdym naszym teledyskiem mamy coraz większy wpływ na te teledyski. Przy tamtym nie było żadnego, to kompletnie, wiesz. No tak. Nikt z nas nie wiedział nic po prostu, jak się kręci teledysk, jak ma wyglądać. Dokonany, no. Więc... Chłopaków zaprosili do pewnego pomieszczenia, nakręcili tam ujęcia i tyle. Nie? A potem wmontowali to? I tak dalej, no to no trochę nas wysterowali, no są, wszyscy wiedzą kto, ale wiesz. A nigdy z Pal 6, nie? Dobra, to no może ten teledysk, jaki tam teledysk? Szansę zobaczymy sobie teraz może? Może zobaczyć szansę. Dobra. Przypomnijmy sobie stare czasy, to był pierwszy teledysk Fenomenu. No jesteśmy z powrotem w Rap Kanciapie, fenomenalnej Rap Kanciapie dzisiaj. Co prawda, ja bez Żółwia, ale... No tak, ale pozdrawiamy Żółwia, właśnie. Jak nas teraz widzi. Dochodź do zdrowia, ziom. Chłopaki, powiedzcie, jak wydający w wytwórni Blend, która jest we Wrocławiu. No. Jak, czy to nie są jakieś utrudnienia, choroba no komunikacyjno-odległościowe? Są. Znaczy wiesz, tak naprawdę to nie jest tak, że my się tam, nie wiem, spotykamy często czy coś. No właśnie, bo to tak chyba naprawdę, jest trudno, nie? No tak naprawdę za każdym razem wiąże się to z albo waszym wyjazdem tam, albo tak. I przyjazdem tu? Nie, tam wiesz, to telefony są, faksy, wiesz. No, przez tyle lat to w sumie chyba, wiesz, spotykaliśmy tak, żeby o jakichś tam konkretnych rzeczach pogadać, tylko i wyłącznie, wiesz, nie to, że przy okazji gramy we Wrocławiu koncert i się z nimi spotkamy, to może ze trzy razy. A tak to wiesz, o telefony, wiesz, internet na ile, jakoś tam ten, no. Słyszałem, że Karol dużo na internecie siedzi. Ja? Dużo spraw, no. Tak? Ja się zdobywam. No słyszałem od was, że dużo siedzisz na internecie. Nie chcesz mu pomagać paczek nosić, tylko na internecie siedzi. To pewnie przegląda te strony, co minister powiedział, że chce podatek za nie właśnie dlatego wstawić, bo siedzą i oglądają te strony, że to rozrywka. Tak, przez niego chcą ten VAT zrobić. Ekonom, proszę bardzo. No tak, a taki ekonom siedzi i przegląda internet. No, przywalimy VAT. Czekajmy aż Mieksan, zobaczymy co on powie na temat internetu. Właśnie, a macie jakąś stronę na przykład zrobioną internetową? Czy... Mamy, ale ta strona jest średnia. Nie polecam. Powiedziałem szczerze. Nie podajecie adresu, znaczy, tak? Nie no, adres nie, jest no, feno.pl po prostu, ale... Fenomapa.pl. Adres strony, weź, proszę cię. Fenomapa.
Feno@feno.pl to jest fenomen małpa. Dobra, imię jest www.feno.pl to jest adres strony, ale nie wchodźcie na nią, bo jest jeszcze marna, po prostu. A czy Feno to już w ogóle funkcjonuje jako wasz taki skrótowy nazwa? Tak? W zasadzie tak, wiesz co, szczerze mówiąc i tak domena fenomen była zajęta. Jakiś typ chyba chce robić ciuchy, a nazwie fenomen w ogóle, coś chce wymyślić. Ja widziałem jeszcze Evenement na przykład. No tak, ale... Aha, że ktoś tam bez ich zgody tak, robi, tak? Nie, no to w ogóle wiesz, to teraz jest taka opcja, że... Każdy chce pieniądze sobie zrobić, po prostu na jakiejś tam już nazwie w sumie znanej w Polsce. No i dobra, nieważne, zostawmy ten temat. No generalnie strona ale jest... wiesz co, ludzie też tak robią, że wykupują takie domeny, nawet nie chcą założyć coś, tylko na przykład liczą... Dokładnie. Nie. Wujek Samozło też jest zajęty, jak patrzyłem. No właśnie, a może teraz pogadamy o odzieży, bo no widzę, że wy jesteście mocno związani z jedną firmą, a właśnie sami nie myśleliście na przykład, żeby wylansować jakąś markę, wiesz... No to modno w ostatnimi czasy. Znaczy no nie modno, ale, no po prostu każdy... zauważyliście sami też, znaczy, że wiem, na hip-hopie w sumie najwięcej zarabiają ci, co robią ubrania, nie? No tak, tak, ale myśli, jest ciężko, wiesz, na pewno ciężko by się było przebić przede wszystkim już, bo są marki na naszym rynku, które mają jakąś renomę i tak dalej, jakość, więc dogonić to wiesz, to byłoby naprawdę ciężko. Zresztą widać, że jest parę takich firm, które też są znane, ale jednak nie dorównują, prawda, jeżeli chodzi o na przykład ilość sprzedaży i tak dalej, o wchodzenie na rynki zachodnie, dajmy na to, wiesz, takie akcje. Znaczy, wiesz, to jest fajna opcja mieć swoją kolekcję i na przykład, wiesz, robić bluzy, tylko że na przykład ja bym nie chciał robić ubrań fenomen, po prostu, wiesz, napisałem fenomen, no bo to tak nie do końca, ja bym coś właśnie, nie wiem, jakiś tam feno, coś tam, jakiś skrót, coś mi wykonował. No. A poza tym, wiesz, pięciu rzeczy chyba na raz się nie da robić dobrze, trzeba się czymś... Ludzie żyjąc w tym mieście potrafią i uczyć się, i pracować, i jeszcze dbać o swoje hobby. No dokładnie, no więc jeżeli robisz te wszystkie rzeczy, to jeszcze kolejnych sobie nie ma sensu dokładać, po prostu. A nie myślę, że z drugiej strony też ludzie tak, no nie wierzą, a jak się tak nałoży sobie im więcej na kark, to potem wiesz, więcej tego zrobić. Ale powiem ci tak, ja na przykład teraz jestem w dwóch szkołach i jeszcze poszedłem chcę do pracy na praktykę, już za darmo zapierdalam, żeby się czegoś nauczyć, to w ogóle, no nie mam czasu, wiesz, jeszcze z dziewuchą, żeby się spotkać i tak dalej. Naprawdę, od rana do wieczora mnie nie ma w domu, po prostu nie ma. Jak sam próbowałem szkołę z pracą łączyć, wiesz, z jeżdżeniem na koncerty, jeszcze tam robieniem jakichś bitów i tak dalej. Nie powiedziałem nawet o tym, że nagrywam jeszcze. To wiesz, to zawsze coś kulało, zawsze gdzieś miałem plecy, bo nie dałem rady po prostu, wiesz, wszystkiego na raz ogarnąć. Ciężko bardzo. Ja wyznawałem, się żyje po prostu i tyle. Ja się chciałem zapytać o taką postać, z którą w sumie jest przykra historia związana, bo świętej pamięci Freeze pochodził z Jelonek. Czy wy go znaliście? Mieliście coś z nim wspólnego? No tak. Ja, on mieszkał z nas w bloku, wiesz. Jego wiesz, do podstawówki z nim razem chodziłem. No znałem go, wiesz. Czy to był jakiś pierwszy hip-hopowiec tam na Jelonkach? Można powiedzieć, że jeden z pierwszych? Powiem ci tak, że on zawsze się na podwórku po prostu wyróżniał, wiesz, wyrośnięty kawał chłopa, wiesz, tam z 1,90 m, dobrze budowany, zawsze słuchawy na uszach. Wiesz, o co chodzi, nie? Zawsze, wiesz, było widać, że to jest po prostu jakiś taki hip-hopowiec. Ale czy mnóstwo miał, wiesz, kolekcjonować. A zgadzacie się ze mną, że on był na przykład pierwszym takim polskim raperem, który zaczął, wiesz, uprawiać taki jakby bragadacze, tak, miał wspólna, zdecydowanie. Jestem u Blastik jak Plastik, pamiętacie? Dopiero po 3-4 latach przyszła na to fala po płycie PZ i tak dalej, nie? Znaczy, ja z nim nawet kiedyś o tym rozmawiałem. Pytałem się go właśnie, dlaczego w ogóle jakby po tych składankach Volta, jak odpuścił sobie ten temat, dlaczego nie nagrywa w ogóle, wiesz. Powiedział, że w Polsce nie ma raperów, wiesz, z którymi może powalczyć w ogóle, że w ogóle jest najlepszy i mówi, że nie... Że to jest szkoda czasu, że powiedział, że jak dopiero wyjdzie coś naprawdę kozackiego w Polsce, to on zacznie rapować. No tak miał podejście do sprawy. Ale właśnie dopiero się tutaj, powiem wam szczerze wszystkim, że dzisiaj się dowiedzieliśmy, że miał też jakiś skromny udział na naszej pierwszej płycie, tak? Tak, tak. Znaczy, wiesz co, skreczował. No tak. Bo on robił dobry beatboxem. Do numeru płyta. Kawałka. Znaczy po innym, do numeru płyta. I on wiesz, nagrywał jeszcze w naszym takim jakby pierwszym studiu, gdzie nie mieliśmy kompletnie nic na zasadzie, u masy w pokoju, wiesz. Mikrofon i komputer. W ogóle mieliśmy mikrofon i on tam wiesz, siedział, kombinował, robił na werble pogłosy, na beatbox robił kozacki, wiesz. Jeszcze jedna taka sprawa, która się wiąże z tym, wiesz, taka no to na Jelonkach jednym słowem, jednak to jest przez cały czas miejsce, gdzie przestępczość wśród młodzieży, wypadki śmiertelne, nie, takie wiesz, rzeczy się dzieją. Ale to wszędzie myślę, że jest. No akurat tak się trafiło, że... No wiesz, Freeze mógł być bardzo dobrym raperem, mógł być, wiesz, mógł wydawać płyty, trochę przestał na własne życzenie, nie? No, ale to on poszedł jakąś taką drogę właśnie ciemniejszą tam, na Jelonkę. No, chyba tak. Tak czy inaczej, niech spoczywa w pokoju, ale wy chłopaki tam właśnie chodzi mi o to, że działacie dosyć lokalnie, bo macie jeszcze jednego zioma, który już w sumie w dwóch waszych teledyskach... No proste, też nie śpiewa. Masz ziom. No i Endefisy, nie? Też wasze ziomy. No tak naprawdę wszyscy się razem trzymamy. I zaczynaliście razem
tak, że na przykład jakieś nielegale wcześniej, zanim wyszło? Nigdy nie wydawaliśmy żadnych nielegali, żadnych demówek. Była plotka kiedyś. Że... Robiliśmy sobie numery, po prostu zgraliśmy je na jedną kasetę, ale to nie była jakaś oficjalna demówka, tylko parę numerów nagrane na jakąś kasetę. I wiesz, a trzymamy się razem, czy tam wiesz, z Miksonem, z Bartoszem i tak dalej. Zawsze sobie tam zwaniamy się, co słychać, tu sobie pogadamy o rapie, co nagrałeś, a tutaj ja to, to może zrobimy coś, wiesz. Ale zresztą okolica też was łączy? Blisko też mieszkacie? No pewnie, że tak. Dobra, nie ma co gadać o nieobecnych, skoro są obecni. No, zapraszamy do nas Miksona. NDF jest to prawda, nie ma Bartosza. Pistyku jeszcze. Witamy tutaj w imieniu telewidzów. Siemka, zapraszamy. Fajna koszulka. Siadajcie, raz goście się najpierw, was usadzimy, potem siedzimy sami. Siadaj na fotelu. Nie są, masz tutaj fotel. Dla gości fotel, ja na pufiku spoczę. Na pufiku. A to nie ma z kolei z nami jednego producenta jednak dzisiaj, czy nie ma Bartosza, tak? No nie ma Bartosza. No pozdrawiam go. Egzaminy też, tak? To nie egzaminy. Dzisiaj właśnie, no nie, po prostu. A z czego zdaje ten egzamin chociaż, wiesz? Sprawa jazdy. Sprawa jazdy. No to niech będzie miał tam dobre jazdy. Życzymy jak najlepsze. No ma zawsze jazdy. Zaraz dobre. Wrócimy do gadki, ale teraz chcieliśmy prosić chłopaków z Fenomenu. Co prawda nie w pełnym komplecie, ale zagracie coś, co w naszej kanciapce. No wiesz, czujcie się w próbę, nie? Kanciapa, dobra. Za sprawę, nie? Nie ma sprawy, sobie podejrzymy. Zrobimy atmosferę. To przerwa na teledyski, już za chwilę tutaj z majkami w rękach się spotkamy. O, i teraz będzie atrakcja główna naszego programu, czyli występ na żywo, Fenomen, w kawałku To nie tak. Co prawda bez Żuwia, ale oni są dzisiaj według wspaniałej formie. Także ja tutaj już na publicy. Poprosimy. To nie tak, Fenomen. Fenomen, tak? Pyta sam na sam. To nie tak. Sprawdź to. Rap kanciapa. Tak jest, to nie tak. 2004, tak. Sprawdź to, tak. Ej. Fenomen, jest fenomen. Ej, ej, to nie jest tak, że ja widzę tylko świat, który rani, że to wszystko nie ma sensu, że nie wygramy, każdy człowiek, co się rodzi, musi z góry być skazany na porażkę. Wybacz, inaczej na świat patrzę, to tacy jak ty, sami znawcy, mówicie o tym życiu kolorowym, doskonale znając fakty, mącicie w głowach, a zobacz sobie przecież, dla ilu ludzi nasze słowo okazały być się lekiem, ilu pomogły na prosto wyjść, stać się dobrym, tym, o których mówisz tylko ludzie drugiej kategorii, cieszymy się życiem, choć mówimy o problemach, znamy ceny szczęścia, potrafimy je doceniać, doceniamy to, co mamy, kim jesteśmy, to, co gramy. To nas cieszy być coś lepszym, iść do góry pieprzy, smutek zbędny, świat lepszy. Jest w zasięgu ręki, więc oczy przetrzy. Doceniamy to, co mamy, kim jesteśmy, to, co gramy. To nas cieszy być coś lepszym, iść do góry pieprzy, smutek zbędny, świat lepszy. Jest w zasięgu ręki, więc oczy przetrzy. To jest nasz rap, nasza rzeczywistość, nasz świat, nasza przyszłość, którą chcemy mieć jak najlepszą. Problemy zewsząd dotykają nas tak samo, więc dlaczego ludzie myślą, że te teksty nic nie dają, nic nie wnoszą, nic nie zmienią? Powiedz, wielu potem staje w końcu na właściwej drodze, wielu traci sens życia, zamiast iść pada na schody, mając tyle do zdobycia, będąc jeszcze młodym. Pomyśl, zanim powiesz coś o nas, oni słysząc słowa, a nie widząc wyciągniętej goni. To nic, najłatwiej tak jak ty stanąć z boku, lecz pamiętaj, dla niektórych rap to antidotum, doceniamy to, co mamy, kim jesteśmy, to, co gramy. To nas cieszy być wciąż lepszym, iść do góry pieprzy, smutek zbędny. Jest w zasięgu ręki, więc oczy przeczy. Doceniamy to, co mamy, kim jesteśmy, to, co gramy. To nas cieszy być wciąż lepszym, iść do góry pieprzy, smutek zbędny. Świat lepszy. Jest w zasięgu ręki, więc oczy przeczy. Wiesz, oczy przeczy. Oczy przeczy. Fenomen, to nie tak. Fenomen, rap kanciapa. 2004. Raczej. Tak jest. Jest z nami dzisiaj też DJ CNE. No i kropka wróciła też po penetracji tam trawników okolicznych. A my dalej sobie gadamy. Weź tam coś przyskleczuj ładnie. Wiesz co? Ja nie DJ. Dobra, powiedz jak tam z płytką Endefisa. Kiedy ona właściwie wyszła? Kiedy wyszła? Już zapomniał. Pół roku temu jakoś, czy coś? No, prawie pół roku temu. Co tak? Był chyba 15 lipca. 15 lipca była w sklepach. Zagraliście jakoś parę koncertów od tego czasu? No na jednym się widzieliśmy. No parę się zagrało. W Proximie to się widzieliśmy właśnie, to był promocyjny. No parę tam, wiesz co, zagraliśmy. Żadna rewelacja, jeżeli chodzi o, wiesz, o ilość, ale zagraliśmy. A czasami z Fenomenami jakoś biorą was na jakieś takie podwójne? Znaczy, wiesz co, to tak naprawdę to też było tak, że jak oni wydali pierwszą płytę Efekt, to wiesz, oni
jakby mnie brali czasami na koncerty. Wiesz, jeździłem jakby, oswajałem się wtedy ze sceną, nie? Uczyłem się grać koncerty właśnie z nimi. Nie? Lekcje pobierał, pobierałem korepetycje, praktyki. Nie, no, czasem było tak, że któryś z nas na przykład jak nie mógł jechać, to zawsze telefon do Miksona i Mikson zawsze, wiesz, zawijał się. Przecierał szlaki. Na przykład raz, wiesz, telefon, pamiętam, jakoś wieczorem na ekonom dzwoni i mówi, dawaj, dawaj, jutro musisz być, wiesz, w Iławie, bo w Słupsku gramy. No dobra, no i wiesz, rano w pociąg, pyk, samemu do Iławy, oni mnie z Iławy odbierali do Słupska. Ale to też tak się wtrąca dosyć podobna sytuacja, jak myśmy mieli na początku naszego rapowania, ale też tak jeździliśmy tylko z Felixem. I też tak było, że z dnia na dzień, no, gdzieś tam nagle. No. Zawsze byliśmy chętni, gotowi. Tak, ale to chyba jest najlepsza praktyka. Czasami też tak było, że jakby organizator, wiesz, który zapraszał ich, to wtedy na przykład Masa się pytał, czy wiesz, czy jeszcze jakiś jeden zespół może być, i wtedy też jechaliśmy. Mhm. Wiesz, jako NDFIS na przykład, wiesz, na support, prawda? To przed płytą. Fajnie się nagra, co? Jak cała ekipa by jest. Wiesz, no, fajnie było na pewno i po koncertach, i przed koncertami. To zawsze było fajnie. Powiedz, co się stało z takim projektem, projektem, który się nazywał Projekt Postawa, bo pamiętam, że tam byliście zaangażowani. Projekt Prostata... Postawa! Projekt Postawa, wiesz co, wydaje mi się, że umarł śmiercią naturalną. Naturalną. To było tak, że wiesz, że to miał być wielki, wiesz... Dobra, to już specjalnie to powiedział. No, to był, wiesz, miał być wielki jakiś label Uniwersalu, i tak naprawdę skończyło się na jednej składance. No tak. I to wszystko. I to wiesz, i to tak naprawdę jak wyszła ta składanka, to już... Pamiętam, że Bartosz tam zrobił kilka bitów na nią, nie? No tam wiesz, robił Bartek, Volt, pamiętam chyba jeszcze ten Żusto z Decybela. Ale płytę wydaliście w Promilu. To jest w sumie taki label, który... Powiem, że ciężko jakby, wiesz, wypromować. Nie, no ale już parę rzeczy wydali. Znaczy, wiesz, tak, co powiem, to było tak, że... Troszkę ta wasza płyta tak gdzieś zginęła w gąszczu płyt, które teraz wyszły, nie? No, znaczy, nie, czy... tak, że myśmy najpierw mieli podpisaną umowę z inną wytwórnią. Znaczy, trudno to teraz nazwać wytwórnią, bo to nie była wytwórnia. I tak naprawdę z dnia na dzień przeszliśmy do Promila. On, wiesz, wziął nasz materiał po prostu i tak naprawdę z dnia na dzień, wiesz, wydał naszą płytę, nie? Mi się wydaje, że wiesz, że to i tak lepiej wyszło, niż jakbyśmy mieli wydawać w tamtej wytwórni, bo po prostu wtedy to w ogóle by tej płyty nie było. Wiesz, jak ta płyta wyszła w Promilu, to ja sam nawet zauważyłem, że wiesz, tylko na początku jakby był, wiesz, jakiś tam szum wokół niej, prawda? A Teledysk był waszą inicjatywą, czy nie? Wiesz co, Teledysk tak był pod, wiesz, część pomysłów to było jakby nasza, a tak później całość to wszystko ogarniali, wiesz, tam reżyserzy. Tam to była ekipa Mustasz Films. Właśnie, może do ciebie jeszcze pytanko, bo wreszcie nic nam nie powie. Ty też jakoś jesteś związany z Wielonkami mocno. No mieszkam obok Masa, wiesz, kiedyś tam się z nim bawiłem. No właśnie, pojawiłeś się w paru refrenach. Tak, żadnych zwroteczki chyba nie miałeś u nich. Konkretnie dwóch, no nie, no może wiesz, w końcu zaproponują to. No właśnie, ale ty jakbyś miał sobie powiedzieć, to jesteś, no wiem, że to są zadeklarowani hip-hopowcy, nie? Czy też byś powiedział sobie, że jesteś hip-hopowcem, czy raczej? Nie, raczej na razie. Nie, wiesz, nie, jakoś nie wkręcam się bardziej w ten klimat. Ale słuchasz. Ale nie słucham, tak. A miałeś już wcześniej jakieś doświadczenia coś z robieniem muzyki? No, już takie średnie, lepiej o nich nie będę teraz mówił, wiesz, bo to jest program. Także wiesz, może sobie pogadamy później. No dobra, a co sądzisz, bo teraz się pojawiło w sumie, już dawno te refreny śpiewane robiłeś, nie? Bo na pierwszej płycie też można było usłyszeć, nie? Ale teraz coraz więcej jakby, nie? Teraz jakby ośmielili się teraz niektórzy, wiesz, do śpiewania w tych refrenach. To bardziej czasami są, wiesz, śpiewane niż rapowane. Znaczy, moim zdaniem to wcale nie jest źle, nie? Znaczy, bo... w ogóle to dla mnie to jest super, wiesz, bo akurat jakoś tak urozmaica tą muzykę, bo tak to była trochę taka, wiesz, monotonna dla innych słuchaczy. Już wiadomo, że w klimacie to wszystko super, ale ogół tak nie zawsze przyjmował wszystko, wiesz, bez takich jakichś klimatów, no nie wiem. No, żeby... A ty będziesz próbował coś kiedyś, jakąś solową płytę na przykład, wiesz, sobie, no nie wiem, bo polski R&B to już niby co, wiesz, reprezentują Sisters, ale wszędzie w Stanach zauważyłem, że faceci też się odnajdują w tym stylu, nie? Śpiewają i wtedy tym babki się w tym jarają, nie? Wiesz, no teraz konkretnie, wiesz, chłopaki mnie tutaj skontaktowali z takim gościem, troszkę tam sobie, wiesz, do niego jeżdżę, próbujemy coś.
No wiesz, nie zapraszam, no coś tam próbuję, nie? Powalczę. W tym kierunku właśnie, tak. Czy w jakimś innym? No, ogólnie, wiesz, jeszcze nie ma takiego konkretnego zarysu współpracy, wiesz, na razie próbujemy coś tam skleić się. Eksperymenty takie. Jackson, a wy co, będziecie jeszcze promować jakiś drugi teledysk czy coś, czy to nowego się zabierzecie? Już to trzeci. Trzeci. No bo drugi był... Ten z kartkami, tak. A, taki wiesz, że drugi teledysk jakby, wiesz co, ludzie to się pytali... O co chodzi? Co wy kurwa tam odpierdalaliście? O co tam w ogóle chodziło, wiesz? A ja uważam, że to jest, wiesz, teledysk, nad którym się można naprawdę zastanowić, bo wiesz, po prostu niektórzy nie zrozumieli, o co chodziło. I tyle. Może wytłumacz, o co chodziło. Znaczy, wiesz, co to chodziło o to, że tak wiesz, zauważasz, że tam białe ludki, prawda, rozdają kartki, prawda? I wiesz, i zastanawiasz się, załóżmy, przez cały ten teledysk, co jest na tych kartkach, że wiesz, że ludzie biorą i na przykład, wiesz, uśmiechną albo, wiesz, zdenerwują. Wiesz, są różne reakcje, prawda? I na samym końcu masz pokazane to, że tam na tej kartce nic nie ma. Że to jest czysta, zwykła kartka. Masz cały peron w tych kartkach. I jakby ludzie, wiesz, którzy śpieszą się codziennie, wiesz, do pracy, wiesz... Do szkoły, cały ten, wiesz, proces, który jest codziennie, że ludzie wszędzie się spieszą, biorąc tą kartkę, wiesz, tą kartkę ze wszystkich ulotek najbardziej zapamiętają. Mm-hmm. Że właśnie to była, wiesz, zwykła, czysta kartka i wiesz, oni ją tak naprawdę mogą zapamiętać, wiesz, może do końca życia zapamiętają, że kiedyś dostaliśmy, wiesz, czystą, zwykłą kartkę w metrze, a tak naprawdę zawsze rozdają jakieś ulotki, wiesz, mm-hmm. agentury, czy wiesz, czy jakieś inne, prawda? No i o to chodziło mniej więcej w tym teledysku. A trzeci teledysk, to nie wiem, wiesz, jest plan, był już wcześniej, żeby, wiesz, zrobić teledysk do kawałka, wiesz, z chłopakami. Mm-hmm. Jakby, bo wiesz, u nich na pierwszej płycie też było tak, że trzeci teledysk to był z nami i może też jakby, nie wiem, może jakaś taka... Forma promocji zawsze. Tradycja, wiesz, też na pewno. No. I może trzeci teledysk będzie do kawałka, wiesz, z nimi, a tak to zabieramy się, wiesz, za nagrywanie trzeciej płyty już w poszerzonym składzie, bo teraz będzie na... drugiej płyty w trzy osoby. Trzy osoby? A kto to jest tą trzecią osobą? Trzecią osobą jest jeden z dwóch. Jeden z dwóch. No, jeden z dwóch. Dobra, to teraz może zobaczmy sobie teledysk jeden z dwóch właśnie, bo niedawno do nas przyszedł. A za chwilę mam nadzieję, że, nie wiem, Miechson tutaj wspierany przez kolegów z Fenomena, czy Fenomen wspierany przez Miechsona jeszcze coś na naszej scenie. A może jest ze styku też wesprze, no nie wiadomo. Ze styku, zaraz tutaj coś wymyślimy, wiadomo. Styku. Jelonki jakieś tam, wiesz, zagramy. Jelonki? O, zagrajcie coś takiego innego, może coś takiego. Ale gdzie, no jak wszyscy razem, bo przecież pani są tylko wszyscy razem. Z szóstej płyty. Z waszej trzeciej. Dobra. A teraz w takim razie jeden z dwóch, który już niedługo będzie trzecim z trzech, co było ich dwóch, czyli będzie z Endefisami. O dwóch takich, co ukradli. Trzeciego. Teledysk. No i jesteśmy na tej części, kiedy będziemy mieli znowu występ. Postanowiliśmy tutaj wspólnie, gremialnie, że skoro jest taka reprezentacja Jelonek silna, no to musi być kawałek Jelonki. Wiadomo, że stary, ale... Utkwiona w tych domach epizody życia, widoczne w poszczególnych oknach. Z biegiem czasu chęć ukazania iść z osobna. Z wszystkich zdarzeń zapamiętana każda doba. Dziś spisane to w tych zwrotkach, jak ty przez siablon. Oglądasz nasz obraz, miejsca te same. Klatki zastygo dobrze znane, ratujące wieczór. Gdy stają się plany, przyszłość przynosząca nieuchronną zmianę. Raptem staje się odskoczyło, odzwalającą pomyślność, by pamiętać wersy wszystkie. To co miałem na myśli, że to właśnie dla nich. Dla przyjaciół mi bliskich, dla przyjaciół mi bliskich, że to właśnie dla nich. Dla przyjaciół mi bliskich, dla przyjaciół mi bliskich, że to właśnie dla nich. Obraz codzienny, niezmienny przez czas, przez lata całe. Od mało lata tutaj dorastałem, tu na osiedlu, gdzie większość żyje według zasad, że ja masażów, ekonom, endefis i przyjaciół grono. Idziemy tą samą stroną, drogą wspólnie wyznaczoną, raz stromą, a raz prosto, podczas gdy potrzeby rozum życie potrafi zagrać ostro. Zdążyłem się przekonać, że możemy sami wspólnymi siłami zawsze być wygrani w miejscu, gdzie mieszkamy, gdzie horyzont niezmieniony, blok na blokiem postawiony, z każdej strony jestem nimi otoczony. Pełno znajomych twarzy, betonowych korytarzy, szarpowalowanych pisówek dobrze znanych. Te historie niespisane, które toczą się koło mnie. Fenomen Endefis, Jelonki północno-zachodnie. Tak jest, moje osiedle, na którym mieszkam. Jelonki znam je od dziecka. Wielu ludzi, o których pamiętam. Moje osiedle, od zawsze tu mieszkam. Moje osiedle, na którym mieszkam.
Zielonki znam je od dziecka. Wielu ludzi, o których pamiętam, to moje osiedle od zawsze tu mieszka. Ciągle chodzę po tych drogach, które widzę od dziecka. W wersach mówię o tym wszystkim, wcale nie mogę przestać. Całe życie tu mieszkam. Nowy dzień, kolejna lekcja, większe szczęście. Nie wiem, razem możemy więcej. Chociaż patrzą nam na ręce. Nagrywamy płytę z Dartą, to ma wartość. By zawsze chwytać chwilę pełną garścią. Nie się martwią ci, na których życie w blokach niską kartą. Dla nas pasja, łączący nas kawałek tego miasta. Mówisz basta, poziom rapu na jelonkach wzrasta. Zobacz, przecież każdy z nas się tutaj wychował. Swoje przeszedł, o tym teraz nagrywamy. Studio Efekt mówi, że blefem jest to. Trudno bywa tak często. Dla mnie rap i lonki razem to zwycięstwo. To zwycięstwo, to zwycięstwo. Moje osiedle, na którym mieszkam. Na którym mieszkam. Lonki znam je od dziecka. Znam je od dziecka. Wielu ludzi, o których pamiętam. Moje osiedle od zawsze tu mieszkam. Moje osiedle, na którym mieszkam. Na którym mieszkam. Lonki znam je od dziecka. Znam je od dziecka. Wielu ludzi, o których pamiętam. Moje osiedle od zawsze tu mieszkam. Fenomen. Tak, pozdrow dla wszystkich z naszego osiedla. Trzymajcie się ciepło. Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich. Do zobaczyska. Na koncertach, tak. Beka. No i wujek za gramofonami. DJ Fader. DJ Fader. No i emocje troszkę już tutaj ochładzamy, bo było gorące przed chwilą. Cały skład tutaj zagrał znany już szlagier Fenomenów i nie tylko. Chłopaki, powiedzcie coś kilka słów w najnowszej płycie. No były już raz, dwa, trzeci teledysk promujący, czyli co, już kończycie promocję, czy jeszcze coś planujecie? Znaczy, wiesz co, zobaczymy. Jeszcze może zrobimy jeszcze może numer do kawałka pod tytułem Losu Żart. Jeżeli się znajdą na to pieniądze, 200 zł. Kolejne. Tylko no, na razie nie chcemy tego tak robić szybko. No, myślę, że za jakieś dwa miesiące pewnie to zrobimy. Poza tym, wiesz, no, skupiamy się teraz jakby na robieniu trzeciej płyty, no bo mamy w planach. Będzie ona miała nieco inny charakter niż nasze dotychczasowe płyty, bo jakby chcemy zaprosić wielu muzyków jakby niezwiązanych zupełnie z hip-hopem. Jakieś osoby, które śpiewają, też niezwiązane z hip-hopem. A instrumentalistów też jakiś? Tak, zdecydowanie tak, wiesz, na pewno będą... No tu widzę, że jakaś gitarka była już grana na tej płycie. Napijesz się też przed tego samego szuka. Na pewno będzie ktoś grał na jakimś pianinie, na pewno jakieś skrzypce będą, gitary. Czy może pan Mosdżer znowu zostanie... Nie, znaczy, powiem ci szczerze, pana Mosdżera nawet nie miałem okazji poznać. Ja go poznałem. Jak jechaliśmy do Wrocławia na koncert, to w Warszawie spotkaliśmy. Nie, ale... Poznałeś już tak bardziej, to będą tacy już, co znaczy bardziej, co ich cenisz, czy jakoś... To będą osoby, które bardzo znam tak naprawdę, bo poznaliśmy teraz, byliśmy we Włoszech, na tym festiwalu. No może właśnie, powiedz, kogo tam poznaliście na tym festiwalu Snow Music Show? Poznaliśmy bardzo dużo artystów, takich właśnie nie związanych z hip-hopem. Producentów też, na przykład Filip Siejka, bardzo taki znana postać raczej, jeżeli chodzi o producentów w Polsce. Tak. No i właśnie na przykład on, wiesz, grał na skrzypcach cały koncert, który tam po prostu, no, byliśmy w szoku, wiesz, jak to inaczej zupełnie brzmiało. Jak w momencie gramy kawałek, a za chwilę takie skrzypce, wam, że się odwróciłem i aż po prostu mnie zatkało. No tak zajebiście to brzmiało. Utwora, które śpiewasz w tyku, tam podaliśmy Marysię Stadowską, ona zamiast niego kobiecym głosem śpiewała te, na przykład te utwory. Tam tak, w ogóle było fajne kombinacje były, naprawdę, i dlatego, wiesz, postanowiliśmy... A nie sądzicie, wiesz, że niektórzy teraz będą tak osądzali, że, no, ale... że reszta nie hip-hopowa... Pije krew z hip-hopu. Pije krew z hip-hopu, że trochę... próbują się podłączyć, znaczy, dobra, no mówię się, no trochę tak jest. No bo tak jak, wiesz, wielu raperów w wielu kawałkach mówi, że jakby czas rock'n'rollowców trochę w Polsce jakby minął, prawda? Że teraz... Popowców też? Popowców? Być może też, na pewno, no. Wiesz, chodzi mi o to, że hip-hop jest jakby na topie, sprzedajemy dużo płyt dosyć. Jesteśmy teraz grupą, która jakby wzbudza zainteresowanie mediów i ogólnie, wiesz, no i... Nie wiem, no. Ale to jest tak, że no może oni coś chcą z tego, ale my tak samo chcemy współpracować z ludźmi, którzy coś potrafią zrobić, wiesz, i niekoniecznie są w tym problemie. Dokładnie, wiesz. Ale raczej potraficie po prostu rozróżnić, kto chce zrobić coś szczerze. No, oczywiście. Zrobić biznes i sobie marketing. Nie, no proste, że tak. No wiesz, przede wszystkim te osoby wnoszą zajebiście dużo do tej muzyki, no bo jakieś żywe skrzypce, tylko naprawdę zagrane
konkretnie, no to wiesz, no to mogą uzupełnić tak bit, że w ogóle wiesz. Dobra, jeszcze mam jedno pytanie do Jaja. To wychodzi z tego, że ty jesteś taki, tutaj nie uczysz się ostatnio, tak? Oni nagrywają, wiesz, mówią, że ciężko pracują, pracę z nimi, to ty jednak przez cały czas raczej chillujesz i tak sobie wolno to wszystko rozgrywasz. Tak sobie chillowałem za bardzo, że tak powiem. Czyli aż zauważyłeś to, że aż za bardzo? Przechillout po prostu był, no. Ale to myślisz, że bo niektórzy właśnie potrzebują co jakiś czas zrobić sobie taką przerwę, wiesz. Nie wszyscy są stworzeni do tego, żeby i szkołę, i pracę ciągnąć i jeszcze, wiesz, jedno. No to znaczy, wydaje mi się, że po prostu jak będę chciał iść do szkoły, to pójdę, no. Tak to, a nie sądzisz, że to jest tak, że właśnie tak się mówi, a potem z roku na rok jest coraz później to zrobić, wiesz? No, może czas ucieka i tak dalej. Wszyscy powinni chodzić do szkoły, nie tak jak ja, że się obijam, prawda, i tak dalej. Nie jestem tu najlepszym przykładem, ale no, jak wiesz, na szkoły nigdy nie jest za późno, nie? No właśnie, także no pamiętajcie, właśnie, nawet jak będziecie mieli 40 lat czy 50, to na studia was przyjmą, płatne. A propos trzeciej płyty, Masa, będziesz robił bity, ale jeszcze jak z producenci, bo tutaj to jednak wzięliście troszkę szersze spektrum producentów, że tak powiem, troszkę, no jest ich... Ale jest dużo z Wrocławia też producentów, czy to było też produktowane na trzeciej płycie? Wrocław i... Nie, no, z wytwórnią, tak, o to ci chodzi, nie, to w ogóle nic nie ma do rzeczy. Ale czy tak wielu jest z Wrocławia, no nie wiem, kto jest z Wrocławia, no tutaj Magiera, ale Magiera chyba coś zrobił. Tak. Poczekajcie, bo nie odpowiedzieli mi na moje pytanie, bo sorry, coś nie przeszedł. Jacy będą w takim razie producenci przy trzeciej płycie? Myślę, że do końca całej nie wyprodukuję, aczkolwiek... Większość? No, ma być duża większość moich produkcji, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. A co do innych produktów, no nie wiem, bo to też będzie zależało od chłopaków, no tak, tak naprawdę. Ja nie będę wtedy tych bitów dobierał. Dokładnie, zobaczymy jak to wyjdzie. No przede wszystkim Masa jakby będzie trzymał rękę na tym wszystkim. Że... Rękę na pulsie. Dokładnie, nie ograniczyłem się tylko, że wiesz, że Masa musi robić, nie wiem, 15 bitów i tylko on ma jakby prawo wstępu na tą płytę, jeżeli chodzi o bity. Tylko, no, wiesz, ktoś może gościnnie na przykład coś tam wyprodukować. Na przykład współpracujemy teraz z Igorem Czerniawskim, który tam takie, no wiesz, rzeczy trochę nie w naszym stylu robi, ale już się dogadaliśmy, zrobi nam coś fajnego może. Więc wiesz, natomiast Masa jakby będzie dbało o to, żeby to wszystko fajnie brzmiało, pewnie pomicuje wszystkie utwory. Na przykład jak ktoś przyjdzie do studia z gitarą czy ze skrzypcami, on wszystko będzie nagrywał, ogarnie. Będzie to jakby dbało o to, jak tam... osoba. Nie, no pewnie, wiesz, no ja będzie trzymał rękę na pulsie po prostu. O. Można to nazwać producent wykonawczy. Dobra, czas haracz. Czas haracz wziąć. Od realizatorów, tutaj producentów, raperów. Macie dla nas jakiś tutaj właśnie podarek, co będzie można zobaczyć i powiesić? Mamy w tamtym pomieszczeniu zostało. To niech któryś z was przyniesie w takim razie. No, to ty zostawiłeś. Resztę zapraszam, jak macie ochotę gdzieś się uwiecznić tutaj na ścianach rap kanciapy. Niech są. Tutaj proszę, przynieśli chłopaki jeszcze na lepiej. Miejsce powinno być. Proponuję ci może tutaj zejść. Jeszcze nie obejrzałeś naszej gablotki. Nie będzie widać, my na dolnej półki. Obejrzę. To jest przyklejone, no, bo to ktoś wkleił, tak? Jakiś słuchliwiec, proszę cię bardzo. Co my tu mamy? O. Piękny plakacik mamy. Plakacik nowej płyty, sam na sam. Dzisiaj wujek samozwoła i CNE, sam na sam z zespołem Fenomen, dzisiaj rap kanciapie był. Wujek, weź tam gdzieś. I kropka jeszcze była. Przywieź na nalepkę. A my oczywiście konkursik. Konkursiku do wygrania Royce 5-9. Składanka z filmu hip-hopowy fryzjer 2, pewnie będzie się nazywać po polsku, bo tak się nazywa pierwsza część. Royce 5-9, to taki koleś, który kiedyś mogliście zobaczyć jego teledysk z Eminemem. Działał, teraz chyba się trochę od niego odłączył. Jeszcze nie słuchałem tej płyty, ale nie jestem przekonany. Przyćmiony został chyba w pewnym momencie. Nie jestem przekonany, czy to nawet nie ma jakichś pretensji do Eminemu, bo on jest z Detroit też, no nieważne. No. Można też oczywiście wygrać na Deficit i Fenomen, też gdzieś jest jeszcze w naszych zapasach. A pytanie, wujek, jakie pytanie zadamy? A masz. No, a gdzie go sobie? Jakie pytanie zadamy? No może a propos coś tego filmu, nie? Oglądałeś jedynkę? Tak. Wymienić trzech ludzi ze środowiska rapowo-hip-hopowego, którzy grali w filmie Hip-hopowy fryzjer pierwsza część. Bo tutaj już wiadomo, widać też postacie, które grają w drugiej części, ale nam chodzi o pierwszą część. Przysyłajcie na adres, to się wyświetla. No i możecie wygrać którąś z tych płyt. Albo plakaty. My też weźmiemy plakaty Fenomena i autografy od nich. Czy... No ale tą płytkę na pewno nam podpiszą. Nie, tą też nam podpisał. Dobrze, do wygrania może jeszcze. Teraz podpisujemy, dziękujemy już wam bardzo. W takim razie za tydzień w Rap Kanciapie będzie selekcja, czyli wybór 10 klipów. My się żegnamy. Pamiętajcie, wtorek 18, potem macie jeszcze dwie powtórki, jeżeli przegapicie. Naszymi gośćmi był Ekonom, Miechson, Dziaja, Masa i Styku. Pozdro. Trzymajcie się.